Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić przepiękny ekspres kolbowy marki De'Longhi La Specialista Arte Evo. Ten ekspres w porównaniu do La Specialista Arte, który pokazywałam Wam w zeszłym roku, ma w pełni stalową obudowę premium, czyli podobne wykończenie do wyższych serii ekspresów La Specialista. Dodatkowo oferuje przepyszną kawę cold brew, czyli kawę parzoną na zimno. Zainteresowani? No to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Kawa cold brew to jest kawa, która jest zimna, orzeźwiająca, pozbawiona goryczki, a jednocześnie o głębokim smaku, ekstrahowana na zimno. I żeby taką kawę przygotować w warunkach domowych, należy zalać zmieloną kawę wodą w temperaturze pokojowej, a następnie schować do lodówki na jakieś 10-12 godzin, po czym należy oddzielić napój od fusów. Z ekspresem Arte Evo możemy taką kawę przygotować w niespełna 5 minut. Oprócz kawy cold brew, ten ekspres jest w stanie przygotować espresso i americano, a także wszystkie kawy mleczne, które są na bazie espresso, czyli cappuccino, caffè latte czy latte macchiato. A gdybyście zechcieli sobie zrobić herbatę bądź zaparzyć zioła, to można skorzystać z funkcji gorąca woda. Zanim zrobię pyszne cold brew, kilka słów na temat pierwszego uruchomienia. Po pierwsze, wszystkie akcesoria myjemy w letniej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń, a następnie uzupełniamy pojemnik na wodę. Pojemność tego pojemnika to 1,7 litra, on jest wyjmowany. I po uzupełnieniu podłączamy ekspres do prądu i wciskamy przycisk włącz. Warto też od razu w menu ustawić twardość wody, bo na podstawie tych danych ekspres będzie nam podpowiadał, kiedy należy go odkamienić. Aby zbadać twardość wody, wystarczy nalać wody z kranu do szklanki i użyć specjalnego paska kontrolnego, który dołączony jest do ekspresu. Zanurzamy pasek na jakąś sekundę i strzepujemy. I na podstawie danych w instrukcji obsługi będziemy w stanie stwierdzić, jak twarda jest woda. Aby ustawić twardość wody, wystarczy przejść do menu. Naciskamy te dwa przyciski i następnie wybieramy tutaj symbol odkamieniania. On już jest wybrany i tym przyciskiem wybieramy twardość wody. Tak ustawialibyśmy, gdyby woda była miękka, tak średnia, a tak bardzo twarda. Nam tutaj wyszło na pograniczu, więc ustawmy sobie wodę jako średnio twardą i przyciskiem OK zatwierdzamy. I teraz przed uruchomieniem ekspresu powinniśmy przepłukać obwody. Zresztą tak samo powinniśmy postępować również po dłuższym okresie nieużywania ekspresu. Więc wkładamy do kolby filtr. Mocujemy. I robimy takich kilka kaw na pusto. Przepłukujemy też dysze do gorącej wody i generujemy parę z dyszy spieniającej mleko. No i teraz możemy nasypać już kawę. Pojemnik na kawę jest szczelnie zamykany. Młynek jest stalowy z 8-stopniową regulacją stopnia zmielenia, opracowany z myślą o różnych mieszankach ziaren. Młynek fabrycznie ustawiony jest na poziomie 5, średnim, natomiast jeżeli smak kawy nie będzie Wam odpowiadał, to zawsze można to skorygować, a ważne jest tylko to, żeby zmieniać ustawienia młynka podczas jego pracy. I teraz jak robimy kawę? Do kolby wkładamy jeden z dwóch filtrów. Na panelu sterowania wybieramy, czy chcemy zrobić jedną czy dwie kawy. A tutaj obok mamy pokrętło do regulowania ilości kawy. Ale przy pierwszym użyciu należy pozostawić pokrętło na tej pozycji minimalnej. Na początku po prostu trzeba wykonać kilka prób w celu znalezienia takiego idealnego wyregulowania. Także zacznijcie od ustawień fabrycznych, a następnie w razie konieczności regulujcie ilość. I teraz na kolbę nakładamy taki specjalny lejek dozownika i mocujemy kolbę po lewej stronie i kiedy usłyszymy kliknięcie, to mielenie uruchomi się automatycznie. Po zmieleniu korzystamy z podkładki tampingowej do wyrównania kawy.
delikatnie uderzamy, a następnie ubijamy kawę przy użyciu tampera. Poziom kawy powinien być do tego oznakowanego wytłoczenia. I zobaczcie, prawie idealnie. No i teraz parzymy kawę. Mocujemy kolbę. I już parzy się americano. Przy pierwszym uruchomieniu takich kaw powinniśmy zrobić przynajmniej 5. Jeżeli chodzi o pozostałe przyciski na tym ekspresie, to mamy tutaj również opcję wyboru temperatury. La Specialista Arte Evo oferuje aż 3 temperatury, 92, 94 i 96 stopni. W zależności od rodzaju i palenia ziaren zaleca się różną temperaturę parzenia. Na przykład dla ziaren robusta i dla ziaren o ciemnym kolorze palenia zaleca się niższą temperaturę parzenia, a dla ziaren arabika i ziaren o jasnym kolorze palenia zaleca się wyższą temperaturę parzenia. Podczas parzenia kawy zwróćcie uwagę na tempo parzenia. Jeżeli to tempo parzenia jest zbyt wolne, to najprawdopodobniej kawa jest zbyt drobno mielona i należy ustawić stopień na grubszy. A jeżeli kawa przygotowywana jest zbyt szybko, to należy ustawić stopień zmielenia na drobniejszy. A ten zegar to nic innego jak manometr, który służy do kontrolowania ciśnienia podczas przygotowywania napojów. Według specjalistów, aby uzyskać prawdziwe espresso, należy stosować ciśnienie o wartości 9 barów. W tym urządzeniu możemy regulować ciśnienie parzenia poprzez zmianę wielkości porcji lub stopnia zmielenia kawy. Jeżeli chcecie zmienić fabrycznie ustawioną ilość kawy w filiżance, to wystarczy podłożyć filiżankę, wybrać rodzaj kawy. Powiedzmy, że niech to będzie espresso. Przytrzymujemy przycisk OK przez przynajmniej 3 sekundy do momentu, kiedy przycisk zacznie migotać, co oznacza, że jest w fazie programowania. I kiedy osiągniemy pożądaną przez nas ilość kawy w filiżance, ponownie naciskamy przycisk OK. I taką ilość espresso w tym momencie sobie zaprogramowałam. A teraz najwyższa pora, żeby zaparzyć obiecane cold brew. No i tak właśnie wygląda kawa cold brew. A jak smakuje, to musicie się sami przekonać. A teraz coś dla fanów kaw mlecznych. Do spieniania mleka używam specjalnego dzbanuszka, który był w zestawie, oraz dyszy. Najlepiej, żeby mleko było zimne, z lodówki. Ale nie przesadzajcie z ilością mleka, dlatego że ono jeszcze zwiększy podczas spieniania swoją objętość. No i mogę się już raczyć przepyszną kawą. Po każdym spienieniu mleka pamiętajcie o tym, żeby dyszę starannie wyczyścić. Wycieramy ją ściereczką, przepuszczamy parę. A do gruntownego czyszczenia używamy jeszcze takiej specjalnej igły. Jeżeli chodzi o pielęgnację tego ekspresu, to oczywiście należy regularnie czyścić tackę ociekową, pojemnik na wodę. Należy też czyścić zaczepy kolby przy pomocy takiego specjalnego pędzelka. No i oczywiście należy go też regularnie odkamieniać, kiedy ekspres się o to upomni. Na wyposażeniu tego ekspresu jest coś takiego, co się nazywa softballs. To jest akcesorium, które przedłuża żywotność ekspresu i sprawia, że kamień się nie będzie w tym ekspresie osadzał. Tą saszetkę stosuje się w modelach, w których nie ma możliwości zamocowania standardowego filtra do wody. Więc płucze się taką saszetkę pod bieżącą wodą i wrzuca do pojemnika na wodę. Ona wystarcza mniej więcej na 3 miesiące.
Podsumowując dzisiejszą prezentację ekspresu kolbowego DeLonghi La Specialista Arte Evo, myślę, że to będzie rewelacyjny sprzęt dla wszystkich osób, które chciałyby spróbować swoich sił jako barista. Dla osób, które interesuje cały cykl parzenia kawy, które lubią eksperymentować z kawą. A Wy jak uważacie? Czy to byłby dobry sprzęt dla Was? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.